Siemanko moi drodzy, z tej strony WDJ, a dzisiaj lecimy sobie grubo, ponieważ będziemy otwierali sobie niesamowite nagrody za Food Champions, które odebrałem wczoraj. Dzisiaj mamy poniedziałek, dlatego najpierw zagramy sobie spotkanie, żeby ten odcinek nie był zbyt krótki. No i szykujcie się, bo te nagrody były naprawdę kozackie i co mogę więcej powiedzieć, po prostu były kozackie, naprawdę. To były moje najlepsze nagrody za Food Champions, jakie otworzyłem w tym roku. Także jak widzicie, brakuje mi... Tak jest, musiałem powiedzieć, dwóch zwycięstw do tego, żeby wbić się do ligi czwartej. Myślę, że to jest do zrobienia, aczkolwiek będzie to dosyć ciężkie. Tak się prezentuje mój składzik do zrobienia wyzwań w Squad Battles, czasami sobie pogrywam. A mój główny zespół, no, wygląda następująco. Na razie żadnych zmian nie robię, najbliższą zmianą jest, będzie tutaj wymiana Tonaliego na jego lepszą wersję, wymiana Kamavingi na jego lepszą wersję i to chyba tyle. No i Kimpembe przydałoby się ulepszyć, bo to powoli troszeczkę odstaje. Jakiś Tomori może, albo lepszy Kimpembe, zobaczymy. W każdym razie lecimy do spotkania, bo przydałoby się wygrać, po prostu wygrać spotkanie i pokazać, że no jakieś tam umiejętności posiadam. No i wyszukałem nam oponenta, zobaczymy jakim składem dysponuje nasz rywal. To też jest dosyć ważne, żeby nie posiadł jakiegoś zbyt dobrego zespołu. Oj, 33 zgrania na 33 możliwe, więc to będzie najprawdopodobniej dobry zespół i to jest dobry zespół, ma ten Al-Owairan, Cordoba. Ze słabych punktów to tak naprawdę on nie ma tak za bardzo defensywnych pomocników, bo ten Odegaard i Xavi to nie są najlepsi pomocnicy defensywni, tak mi się wydaje, to nie są najlepsi pomocnicy defensywni, to są raczej tacy bardziej do ofensywy, aczkolwiek no mają podania niezłe i to trzeba im oddać. Już pierwsza niebezpieczna okazja, uwaga, to jest Puskas. Strzela bramkę w trzeciej minucie, wychodzi mu na prowadzenie 1-0, ale spokojnie, to jest dopiero trzecia minuta, mam nadzieję, że nie będę tak grał jak teraz, że głupi błąd zrobiłem, bo do tej pory miałem większe posiadanie piłki niż rywal, no i teraz niepotrzebnie już za długo, zdecydowanie za długo. No i muszę się jeszcze przyzwyczaić do gry, bo miałem troszeczkę przerwy. Zobaczymy Puszkasz jeszcze w naszym polu karnym, no to jest naprawdę bardzo fajna karta, ale Rudiger pokazuje, że on to ma, uwaga, bo teraz mamy szansę na szybki kontratak, ale chyba zaprzepaściłem tą szansę, jeszcze Di Maria wypuścił, no nie wypuścił Moisekena. Uwaga, Memphis Depay, ale uderzenie prosto w bramkarza, on chyba ma tam Courtois, zobaczymy jeszcze, spróbujemy na tap-ina, Tonali, uderz to i mamy bramkę na 1-1, więc Tonali pokazuje, że naprawdę bardzo fajnie byłoby go ulepszyć na jego lepszą wersję, no bo jednak troszeczkę mu czegoś brakuje, ale jest to ogólnie bardzo fajny zawodnik i myślę, że jego lepsza karta będzie po prostu lepsza. Memphis Depay, to było ładne. To było ładne i to jest bramka na 2-1. Memphis pokazuje, że naprawdę to jest bardzo fajny zawodnik. Tylko szkoda, że nie dostał tego upgrade'u, bo naprawdę z upgrade'em to byłaby bestia. I tak jest niesamowity, ale znowu faul? Naprawdę? No dobra, to może był faul. Nie wiem, nie znam się na sędziowaniu. Ale mówię, ten Memphis Depay, gdyby tylko Holandia wygrała wtedy z Argentyną, to ja bym był bardzo bardziej ukontentowany niż jestem teraz. Ale tak nie żałuję, że zrobiłem tą kartę. Oj, Puszkasz, to będzie bramka. To będzie bramka, czy nie będzie? 2-2. Okej. No i Memphis Depay, to jest cały Memphis, naprawdę to, jak on czasami potrafi się odnaleźć w polu karnym, to jest niesamowite, tylko tempa mu troszeczkę brakuje, bo gram nie na napastniku. No mówię, no tak będę żałował tego meczu, bo to był niesamowity mecz, ale jednak mimo wszystko... No, niedosyt pozostaje. Zapamiętam go chyba na długo. Okej. To był ładny gol. Koniec pierwszej połowy, wynik 3-3. Dosyć ciekawy meczychu, naprawdę. Nie możecie narzekać na brak goli. Ale przydałoby się tutaj wygrać. Wygrać i jeszcze raz wygrać. No, bo chciałbym jak najszybciej się wbić do ligi, jak najwyższej, do tak mniej więcej z trzeciej ligi w tym sezonie. To by było coś. A zobaczymy sobie na statystyki. Ja mam więcej expected goals, ale generalnie mecz taki wyrównany. Więc co, potrzebuję troszeczkę wiatru na skrzydle i ostatnio ten wiatr zaczął mi robić Kingsley Coman na wypożyczeniu i go mam też dlatego, że potrzebuję po prostu do wyzwań z Bundesligi strzelić, bo chcę zrobić tego Gulaszego, wiadomo, to jest przecięna karta, ale DSBC będzie jak znalazł. Nie wiem jak ten gol padł, naprawdę było takie uderzenie z tyłka troszeczkę. I musimy walczyć dalej, no zacząłem dominować przeciwnika w tej drugiej połowie, ale on oddał jeden celny strzał w drugiej części tego spotkania. Jak na razie prowadzi wynikiem 4-3, a Moisekena nie potrafi przyjąć piłki. Oj, po meczu, dobra, włączę jeszcze nieustanny pressing, ale to już jest najprawdopodobniej po meczu.
Szkoda, naprawdę szkoda, bo to był taki mecz na moją stronę, zdecydowanie na moją stronę, ale niestety się nie udało. No i dobra, nieustanny pressing, 8 minut do końca regulaminowego czasu gry, ale marne są szanse, żebyśmy tutaj strzelili. Uwaga, nie mówmy jeszcze Hobu, Di Maria, Di Maria, ale to panie sędzio, czemu tam nie ma karnego? Jeszcze może Moise Ken, Kamavinga, ależ to jest, ależ to gala. Dobra, zrobimy to, może to zrobimy. 3 minuty do końca, żeby zremisować, nie chcę przegrać tego spotkania, bo naprawdę, jeżeli przegram to spotkanie, to będę zły. Ale czy to się uda? Już przeciwnik najprawdopodobniej nie odda nam piłki, chociaż nie, muszę włączyć pressing, bo to nic nie da. Dobra, 90 minuta spotkania, zobaczmy, Luis Figo, co zrobi Portugalczyk. Dobra, uwaga, ostatnio to jest ostatnia akcja tego spotkania, jak ja nienawidzę takich meczów stykowych. Jeszcze jest Kamavinga, Kamavinga, podanie, Moise Ken. Uwaga, to musi być gol, to musi być gol, Di Maria, proszę ciebie, Kingsley Coman. Kingsley Coman uratował nas ostatni mecz na wypożyczeniu. Dobra, mamy remis, lepszy remis niż wiadomo co. I teraz chyba co, nagrody za FIFA Champions. Wiem, że tak o różnych porach to nagrywam, ale no cóż, no tak trzeba było. Wynik 5-5, no dobra, taki wyrównane spotkanie. Myślę, że tutaj remis był jak najbardziej dla obu stron, że tak powiem, korzystny, to znaczy korzystny, no remis, to jest najgorsze co może być remis w Division Rivals, ale był jak najbardziej sprawiedliwy, także zapraszam was teraz do obejrzenia nagród za FUT Champions. A więc moi drodzy, po wielkich męczarniach tak naprawdę miałem w pewnym momencie bilans 7-3, ale skończyło się na tym, że mam tylko 11 zwycięstw, więc no dosyć przeciętnie. To jest najprawdopodobniej ostatni weekend, w którym będę tak grał, wiecie. Ej, nagrody, a no tak, nagrody, mamy więcej nagród, no faktycznie, bez kitu, zapomniałem, że są lepsze nagrody. Mamy dwóch rzadkich piłkarzy 84+, więc sobie ich odpuszczmy. Oprócz tego, nie wiem jaki content będzie dzisiaj, mamy Jorginho i Laporte. Ja to biorę, to jest naprawdę bardzo spoko ruch ze strony jej, że wreszcie te nagrody troszeczkę polepszyli. Mam tutaj Perisicia 84, jako że z pasa mam już niewymiennego, to po prostu te karty sobie zabierzemy. I z drużyny tygodnia nie ma jakiejś fajnej karty, nie ma zupełnie żadnej jednej karty, którą chciałbym mieć w swoim klubie. Dlatego po prostu otwieramy, liczę na dobry overall pod przepałkę w SBC. I mamy taki walk, to jest najlepsza, jedna z najlepszych kart tej drużyny tygodnia. Douglas Lewis, no może być naprawdę spoko zawodnik, 87 podań, 86 dribblingu na SPD, całkiem spoko wyglądająca karta. Drugi zawodnik to będzie już troszeczkę gorzej, mamy, gdzie tam gorzej, 87 overalla, naprawdę bardzo fajnie. 2x87 w jednym otwieraniu, to jest naprawdę, dzisiaj szczęście nam sprzyja, mam nadzieję, że to jeszcze Griezmann jakby tutaj był, to w ogóle było coś niesamowitego. Ale jest Ledesma 86. To są dobre nagrody, to są naprawdę dobre nagrody. Tym bardziej, że no nie ma co ukrywać, że dosyć słabo to wygląda, jeżeli chodzi o moją grę. Więc jej może wreszcie by czuło, że troszeczkę słabiej mi idzie i wreszcie dadzą mi jakieś lepsze nagrody. Dobra, przejdźmy sobie teraz do paczek, to znaczy do pików i zobaczymy, ponieważ mam... Aha, i gram sobie drafta jednego, tak, mam na razie chyba dwa mecze wygrałem, tak mi się wydaje. W każdym bądź razie, jeden z czterech piłkarzy 84+ do wyboru. Aha, dobra, to jeszcze się nie będzie odbierało. Poza wizją otworzyliśmy sobie jednego pika i tam był Harry Kane, także naprawdę bardzo spoko. Teraz czy powtórzymy to samo, będzie tutaj... Kogo mogę mieć wymiennego? Jedyna szansa to, że Martinez jest wymienny, także zobaczmy, czy on jest wymienny, czy nie, ale chyba nie. A jest wymienny, więc to była dobra decyzja, bo 84 teraz troszeczkę podskoczyły do góry. Troszeczkę, minimalnie, troszeczkę podskoczyły do góry. To sobie zostawiamy, ponieważ chcemy się dokopać do paczek za FUT Champions. Chcemy się dokopać do paczek za FUT Champions, zobaczymy, czy nam to się uda. 42 paczki w sklepie i ten Neymar, którego tak chciałbym mieć w swoim klubie, że to jest hit, naprawdę to jest hit, jak po prostu grałbym nim jak głupi. Chyba nie ma tutaj tych paczek, czekajcie, może się do paczka Team of the Week Premium, wiecie co, ja to sobie chyba zostawię na lepsze Team of the Week, ponieważ także nagród za FUT Champions raczej się, do nagród za FUT Champions raczej się nie dokupiemy, dlatego otwieramy sobie jakieś randomowe paczki i zobaczymy, czy coś w środku będzie, niestety bez walkoutu, więc to sobie pomijamy standardowo, no bo nie chcę was zanudzać, też to jest ważne, to jest paczka wymienna. Rabio, no okej, okay. Na paczka piłkarzy, zobaczymy, czy coś w środku będzie. Mówię, potrzebne są tutaj dobre trafy, które... Bo już myślałem wszystkie, że to będzie Centurion, to będzie tylko możliwie brązowa karta. Niestety nie jest to karta z klubu Twente. A szkoda, czy tam z tego drugiego klubu, nie pamiętam jak się ten drugi klub nazywa niestety. Ronaldo Vieira, proszę bardzo, dwie ikony trafione w jednym odcinku. Tylko takie rzeczy na moim kanale.
Także przechodzimy dalej. Zobaczymy. Proszę jej, proszę wielki, dajcie coś dobrego w paczce, bo przydałoby się coś dobrego trafić. Mamy tutaj oprócz tego... mała paczka piłkarzy Elektrum, nie jest to za dobra paczka, ale myślę, że te piki oddały, zdecydowanie te piki za Champions dzisiaj oddały jak nigdy. No bo takich trafów za Champions się nie spodziewałem. Wiem, że drużyna tygodnia nie jest może jakaś super wybitna, a trafiliśmy 2x87 oraz piłkarza o ocenie 86, co naprawdę według mnie jest spoko wynikiem. Tym bardziej patrząc na nasze ostatnie szczęście, no bo ostatnie szczęście po prostu się nas nie trzyma. Co prawda trafiliśmy jedną kartę Centurionów, ale generalnie patrząc ogólnikowo, to tego szczęścia po prostu za bardzo u nas nie ma. Dobra, paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Kolejny raz bez lookoutu, kim ty jesteś człowieku? Argentyna, SP Fernandez, nie, to będzie Los Elce. Dokopaliśmy się do paczki za Champions, paczka rzadkich zawodników, paczka za 50 tysięcy mon. Zobaczymy, może się uda trafić coś dobrego. Proszę, proszę, inform, lookout. Horta, tak jest, Horta, 85 overalla, dobra, nie jest najgorzej. Przyjmuję to, bo te informy mają potencjał, żeby być troszeczkę droższe. A czy coś w środku będzie oprócz tego? Dwa informy, 84, 83, Rashford, dobra, ej, to nie jest najgorsza paczka, to naprawdę nie jest najgorsza paczka, także to sobie wysłałem, nie jestem transferował. Rashford, czy też coś kosztujesz? No, prawie, że nic, to wszystko idzie sobie na Quicksell. Także paczka naprawdę na plus. No i ostatnia paczka, o, złota paczka rzadkich kart, zobaczymy, czy coś w środku będzie. Oby tak. Ale lookoutu brak, ale mi się to fajnie zrymowało, także no... Ramsdale.